Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zapraszam was na kolejną porcję GTA 5, na kolejny odcinek z GTA 5. Ostatnio skończyliśmy misję Franklinem, którym przyprowadziliśmy auto o nazwie Z-Type. To jest takie stare auto. Ono doszło do GTA z dodatku Valentine's Day chyba, czy jakoś tak. Czy tam masakra w Dniu Świętego Walentego, mniejsza o to. W każdym bądź razie, zobaczmy, jakie mamy kolejne misje tutaj do wykonania. Z tego co widzę, takich głównych misji to nie mamy. Mamy zatem misję dla Michaela. Aha, właśnie. Musimy się przełączyć na Michaela, bo ostatnio chyba nawet w sumie to zrobiliśmy, tylko nie wiem czemu gra z powrotem wróciła mnie do Franklina. Zresztą coś się do końca nie zapisało, ale nie szkodzi. Wystarczy, że się po prostu teraz na niego przełączymy. Bo właśnie jakieś będziemy mieć chyba spotkanie tam w jednym miejscu. No i zaraz się dowiemy, czego ta sprawa po prostu dotyczy. I feel horrible. O, i nawet jest ta sama tutaj wejściówka po przełączeniu na Michaela. Okej. Zaznaczę sobie ten punkt, żeby tutaj dojechać. Nie trafiłem, okej. No dobra. Teraz tak, czy Michael tutaj sobie przyszedł na piechotę, czy ma jakieś auto? No nie wiem, nie wiem czy to jest jego, wsiadamy. A nie, to jest jego jednak, no, czyli dobrze, trafiłem. Okej, jeśli się nic nie będzie działo po drodze, to zwyczajnie widzimy się już na miejscu. Okej, wjeżdżamy do La Fuente Blanca. Bardzo fajnie brzmi, jakaś ikona konia tam była, jakaś to jest stadnina. Ktoś jest na tyle bogaty, wow, ale fajnie tu. Nice. Naprawdę ładnie, nie powiecie? Przyznacie mi chyba rację, co? Fontanna. Ktoż by inny? And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. A, to jest ten od kręcenia filmów. Get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Alright. Udaj się do obserwatorium. You need anything? Get me on the headset. Ja myślałem, że wsiądę razem z nim. God damn it. No dobra, a gdzie moje auto? A tu jest, Boże, już myślałem, że mnie ukradli. Szkoda, że nie spróbowałem tam wskoczyć na pakę jego. No ale trudno. No to co, jedziemy.
3,5 kilosa. Wow, trochę jest. Drogi przed nami. Yeah, okay. I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? O Boże, Trevor to ma naprawdę zryty mózg. Fajne autka tutaj jeździły i stały nawet. Trzeba przyznać. Wsiąść do furgonetki. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Wow. Tego się nie spodziewałem. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Masakra. Ostrzelaj silnik samolotu. What the fuck? Ale gdzie to jest? Cholera, dobra, maksymalnie w lewo. I'll pass downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Gdzie? Jest jakiś radar? Ej no. O, tu jest. O, trafiłem. Nice. Samolot za bardzo zbliża się do lotniska. OMG. Dobra, ale on leci z lewej strony gdzieś. Czyli już będę wiedział. W ogóle tam nic nie było widać. W ogóle nie wiedziałem, skąd ma lecieć. Jakby jeszcze jakiś radar był, który by mówił mi o tym. O, tu jest. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. O. Kilka razy. Dobra. That didn't do it. No, chyba poszło. Ups. Hey, see it? Plane's coming down. Can you stay with it? O kurde. A to co? Podążę samolotem, ale jaka beka. Dobra, zobaczmy. Wow! Przesadziłem. Mogłem jechać tą doliną, tym przez smykiem, ale wolałem być mądrzejszy i sobie pojechałem górą. Oh, Jesus. Dobra, zobaczmy jeszcze raz.
Dobra, na szczęście od tego momentu już nie trzeba zestrzeliwać go. No to ciśniemy. Ołki dołki. Wiii! Jazda, jazda. Wiii! Właśnie tak miało być. A ja byłem mądrzejszy. Znaczy chciałem być mądrzejszy, ale mi nie wyszło. Kapitan Wrona za sterami. Jaka beka. Kurde, ciekawe jakie to jest wrażenie, jak się widzi, nie wiem, nad sobą samolot, który tak spada. O, czyżby na naszym lotnisku lądował? Holy shit. Coś długo spada. Uiii. Kurde, fajne, fajne są takie zwolnienia, zwolnione tempa. Wow, tam jest jakieś miasteczko? O, i spadają chyba. Au! Shit. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Dobra, wjeżdżamy tam. Elo? Shotgun. Już, idę! Kurde. No niestety tym razem kapitan Wrona się nie popisał. Cost of this errand. No, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Okay. Opuść teren, jasna sprawa. Ło! Ktoś się dziwi. Zniszcz furgonetkę? Gdzieś na jakimś zadupiu. Tutaj może będzie idealnie.
tak, to zrobimy. Co wy na to? Okej. Plum. I zadziała czy nie zadziała? Tylko oponę przebiło, no dobra. Załatwmy to szybciej po prostu. Nie będę się tutaj przejmował tym. Dobra. Udaj się do domu Martina. Daleko to? O, shit. No okej, trzeba by najpierw jakieś auto sobie znaleźć zastępcze. Albo rower. Nie no, nie będzie masochistami, nie wiem się kurczę wlec takim wrakiem. Tu jakieś auto się zatrzymało. Wait! Shit! O, 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 o. No kurde, nie wiem z której strony nadjadę. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works. A little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ah. Ała! Ty gnoju! Wysiadka. No. Czy on powiedział, że dzwoni po gliny? A nawet gdyby. Kij mu w oko. Obejdziemy na skróty. Barrel roll, barrel roll. O Boże. Dobra, odwrócę go, odwrócę go. No. No. Okej, udało się. Na szczęście... Czekajcie, gdzie to jest? To nas... Czemu na skróty nie mogę jechać tędy na przykład? A ja chcę tu pojechać sobie. W tym GTA na szczęście dodali właśnie możliwość takiego przewracania auta. Nawet jeśli jesteśmy do góry nogami, co wiele ułatwia. O Jezus, jakiś tam tygrys szablozemny. Uiii, mam nadzieję, że nie wybuchnę. Shit. What is this bullshit? Co za typ, masakra. Nawet nie muszę, widzicie, przewijać, wystarczy, że sobie po prostu pojadę na skróty. Wow. Nice. Gdzie my jedziemy? Jakaś... fabryka tam jest, czy coś? I jesteśmy! Prawie. Dobrze, że żadnej beczki wybuchowej nie było. Byłoby nieciekawie. Where is he? The fuck has happened? Why did he have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. No, więc? Kidnap his wife.
Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you pop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. A, to będzie chyba nasze miejsce wypadowe. Nasz domek nowy chyba. Okej. Okay. Dobra. No, kontynuuj. Nieźle. To sobie wymyślił. Nad jeziorkiem? A nie, to Franklin. Co on tu robi? Chop! What are you doing? Miejsce, gdzie można znaleźć pojazdy ze skrytkami, zostały oznaczone na mapie. Zgarnij te fury dla Barry'ego. Co to za... Skrytka z ziołem? Z ziołem, tu chyba zdjęcie. Tu jest Devin. Okej, okay, czyli z tego wynika, że tamci na razie się chyba zaszyli. Nie można się na nic zmienić, co? Tak, dokładnie. Na razie sprawa musi trochę ucichnąć. No dobra, słuchajcie. To co? Robimy się w tym momencie przerwę. Dzięki serdecznie za oglądanie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Będzie troszeczkę krótszy. Ale myślę, że wynagrodzę wam to w kolejnych materiałach, które powinny być dłuższe. Zatem, jeśli się podobał, to zapraszam do łapkowania filmiku. No i do odwiedzenia mnie na fanpage'u. Wszystkie linki macie w opisie. I oczywiście trzymajcie się. Hej!